19 stycznia. Nie wstydzę się. Albowiem nie wstydzę się. Pierwszy rozdział, 16 werset. Na pierwszy rzut oka tego rodzaju stwierdzenie jest dość dziwne. Czy Paweł lub ktokolwiek inny może wstydzić się Ewangelii? Przecież w innych fragmentach sam stwierdza, że głoszenie Ewangelii jest czymś chwalebnym i radosnym. Być może niektórzy członkowie zboru w Rzymie wstydzili się Ewangelii ze względu na jej prostotę. Tak było w Koryncie, gdzie niektórzy uważali, że głoszenie ukrzyżowanego Zbawiciela jest głupstwem. Apostoł pisał do Koryntian, że zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego to dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Zaś w Atenach, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, naśmiewali się. Głoszenie o Bogu, który stał się człowiekiem narodzonym z dziewicy, umarł jak kryminalista na krzyżu, zmartwychwstał i poszedł do nieba, a któregoś dnia powróci na ziemię, było dla wielu ludzi nieracjonalne. Przez całe wieki myśleli tak i myślą nadal ci, którzy uważają się za mądrych. Niektóre osoby wahały się głosić Chrystusa z innego powodu. Obawiano się znieważania i prześladowań. William Barclay przypomina, że Paweł był więziony w Filipii, wypędzony w Tesaloniki, przemycony w Berei, wyśmiany w Atenach. Wydaje się, że apostoł z uwagi na swój wygląd nie robił na pierwszy rzut dobrego wrażenia. Wczesna tradycja w apokryficznej księdze Dzieje Pawła i Tekli opisuje go jako człowieka niskiego, łysiejącego, o krzywych nogach, dużych brwiach i orlim nosie. Paweł miał więc, tak jak inni ludzie, problem. Nigdy nie było łatwo mówić o Jezusie. Zawsze wiązało się to z niebezpieczeństwem, kpinami i wyśmiewaniami. A jednak apostoł był gotów głosić Jezusa. Co więcej, nie tylko się nie wstydził Ewangelii, ale był z jej powodu dumny. Dlaczego? Odpowiedź jest zawarta w wersetach 16-17, gdzie Paweł pisze o mocy i Bożym zbawieniu. Dlatego i my możemy być dumni, że mamy Ewangelię. Dziękuję.